Jedna uczennica chodziła do pewnego, lokalnie nawet dosyć znanego perkusisty, który kazał jej rozkładać zestaw perkusyjny od zera, co każdą lekcję. Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z kanału Poczuj Rytm. No i właśnie, dzisiaj przejdziemy sobie przez bardzo ciekawy temat. Temat ciekawy zwłaszcza dla osób, które zaczynają swoją przygodę z perkusją, poszukują może w tym temacie pewnego wsparcia, ale również dla osób, które grają jakiś czas i chcą być może skonsultować pewne tematy i wnieść swój rozwój perkusyjny na jakieś konkretne tory. Czyli porozmawiamy sobie trochę o odpowiednim wyborze nauczyciela gry na perkusji, który de facto będzie prowadzić Cię przez całą tą drogę, przez cały ten proces nauki. I okazuje się, że często kiedy wybieramy swojego nauczyciela, to kierujemy się bardzo konkretnym kryterium. Wyświetlił mi się pierwszy na OLX-ie. I czasami wiążą się z tym pewne problemy, o czym niewątpliwie sobie dzisiaj powiemy, natomiast na samym starcie chcę, żebyś wiedział, czy wiedziała, że to, co Ci dzisiaj przedstawię, będzie to pewien zbiór moich osobistych doświadczeń jako nauczyciel perkusyjny, którym mam przyjemność być od ponad lat 5, więc nie chcę, żebyś to traktował jako pewna jakaś prawda objawiona czy coś w tym stylu. To są po prostu pewne moje spostrzeżenia na temat tego, jak często wygląda nauczanie perkusyjne, co często zasłyszałem z różnych środowisk, jak to wygląda i co, delikatnie rzecz ujmując, mnie nieraz irytuje. No i świata być może tym jednym filmem nie zbawię, natomiast liczę, że być może znajdzie się chociaż jedna osoba, która stwierdzi, że okej, znajdźmy jakiegoś porządnego nauczyciela, ale najpierw go trochę prześwietlmy. Ale zanim to jeszcze szybka informacja dla osób, które właśnie teraz chcą rozpocząć swoją przygodę z perkusją i chcą to zrobić w odpowiedni sposób, a więc zacznijmy od odpowiedniej techniki. Przygotowałem specjalny bonus, który znajduje się w linku poniżej. Możesz go sobie pobrać bezpłatnie i po prostu postawić te pierwsze kroki. A teraz przejdźmy do głównego tematu tego filmu. I dobra informacja jest taka, że już takie wstępne prześwietlenie swojego potencjalnego nauczyciela możesz zrobić tak naprawdę już na poziomie samego ogłoszenia. No bo jeżeli teraz wejdziesz sobie na dowolną stronę z ogłoszeniami, jakiś OLX czy cokolwiek innego i wpiszesz sobie na przykład lekcje gry na perkusji i nauka gry na perkusji, to być może w pewnym momencie natrafisz na ogłoszenie, w którym znajdziesz taką listę dokonań tej osoby. Czyli z kim nie grała, gdzie nie grała, czego nie osiągnęła, czego nie dokonała, jakie konkursy nie wygrała, gdzie się nie uczyła i tego typu rzeczy. I oczywiście do pewnego stopnia nawet jest to istotne. Tylko nie wolno przesadzić, ponieważ Ciebie jako osoby potencjalnie chodzącej właśnie na takie zajęcia do takiej właśnie osoby nie powinno aż tak interesować, czego ta osoba dokonała, tylko czy będzie Cię skutecznie uczyć. A to już nie jest równoznaczne. I czasami bywa taka sytuacja, że mamy jakąś osobę, która faktycznie ma fajne dokonania perkusyjne i naprawdę ma się czym pochwalić w tym zakresie, ale jej lekcje to jest dramat. I niestety są to opowieści tutaj z autopsji. Po prostu kiedy przychodzą do mnie podopieczni, to nie jest tak, że często ja jako nauczyciel perkusyjny jestem pierwszym wyborem i niejednokrotnie już nasłuchałem się, że ktoś poszedł do innego nauczyciela o nawet dosyć znanym nazwisku, i ja byłem przerażony, jak te zajęcia po prostu wyglądały. No i chyba moja ulubiona historia w tym zakresie jest taka, że jedna uczennica chodziła do pewnego, lokalnie nawet dosyć znanego perkusisty, który kazał jej rozkładać zestaw perkusyjny od zera, co każdą lekcję. Minęły już chyba 2 lata, jak to usłyszałem, a ja się dalej zastanawiam, jaki był tego cel. Więc jeżeli w którymś ogłoszeniu znajdziesz faktycznie jakiegoś perkusistę, który ma taką listę dokonań i jest znany na lokalnym rynku muzycznym czy coś w tym stylu, to oczywiście bardzo fajnie, natomiast zwróć proszę uwagę, żeby te osiągnięcia to były taka fajna kropka nad i, a nie samo i, bo dużo ważniejsze będzie jej podejście do nauczania jako takiego. No właśnie, podejście do nauczania. Bo czasami może zaskoczyć fakt, że gdy będziesz wertować różne ogłoszenia, to w zasadzie 99% tych ogłoszeń będzie mieć takie piękne hasło jak indywidualne podejście. Co samo w sobie oczywiście nie jest niczym złym.
Natomiast niestety bardzo często to hasło brzmi mniej więcej tyle, co nie mam totalnie pomysłu na te zajęcia, więc wpadnij, ulepimy coś na bieżąco. Dodaj jeszcze do tego taki format ogłoszenia typu: witam, lekcje perkusji 75 zł, indywidualne podejście, więcej info, priv. No i mamy nauczyciel gry na perkusji starter pack gotowy. I oczywiście, kiedy szukamy jakiejś osoby, która ma nas przez coś przeprowadzić, ma nas czegoś nauczyć, to indywidualne podejście jest istotne. Natomiast dużo istotniejsze jest to, żeby ta osoba miała jakiś względny taki styl pracy z uczniami. Jakieś takie podejście bardziej systemowe, na zasadzie, że mam stworzony jakiś program, mam stworzoną jakąś ścieżkę, przez którą przeprowadzam uczniów. Bo jeżeli taka osoba ma coś takiego, to prawdopodobnie już zderzyła się z ilomaś błędami, z ilomaś problemami i jest w stanie ci powiedzieć, że słuchaj, 10 osób przed tobą miało dokładnie ten sam problem, poradziliśmy sobie w ten sposób. Następnie sprawdzamy, czy dokładnie ten sposób również działa u ciebie. Jeśli tak, super. Jeśli nie, odpowiednio to korygujemy, ale przynajmniej mamy jakiś punkt wyjścia. I właśnie ciebie powinno interesować coś takiego w ogłoszeniu. Fajnie, że ktoś ma napisane indywidualne podejście, ale fajnie też, żeby napisał w takim ogłoszeniu w ogóle, jaki ma pomysł na te zajęcia. Dzięki temu po prostu zobaczysz, czy będziecie szli według być może już jakoś tam sprawdzonej, skutecznej drogi, czy będziecie błądzić po omacku. Sam kiedyś usłyszałem pewne porównanie do samego procesu nauki, do procesu edukacji jako takiej, że nam się czasami wydaje, że to są te takie kropki, że my się dowiemy tego, dowiemy tego, dowiemy tego, dowiemy tego. No tylko widzisz, tego typu wiedzę mamy chociażby tutaj, na YouTubie. Zdobywasz te kropki, ale musisz je sobie trochę sam połączyć, prawda? Natomiast jeżeli już komuś płacisz za naukę, upewnij się, że ta osoba będzie cię dosłownie prowadzić za rączkę z punktu A do punktu B, gdzie tym twoim punktem A może być na przykład to, że jeszcze nie wiesz nic zupełnie o temacie gry na perkusji, a twoim punktem B będzie jakaś jasno sprecyzowana rzecz, na przykład naucza się 5 utworów. I tak naprawdę, gdybym dzisiaj wybierał nauczyciela gry na perkusji dla siebie, to właśnie na to kryterium bym stawiał po prostu najbardziej. Czy ta osoba jest w stanie mnie przeprowadzić z jednego punktu do drugiego punktu. Natomiast załóżmy, że wybraliśmy już jakieś ogłoszenie, które nam się podoba, napiszmy, umówmy się, pójdźmy na pierwsze zajęcia. No i zobaczmy, jak możemy prześwietlić już takiego nauczyciela gry na perkusji już na samej salce. Zobaczmy. I tutaj chyba moją ulubioną historią jest historia jednego z podopiecznych, który poszedł na zajęcia do innego nauczyciela. Powiedział, że jego marzeniem jest zagrać kiedyś coś Metallica, AC/DC, Skorpionsów i usłyszał: rock? Rock jest dla tych, co jazzu nie umieją. Swoją drogą chciałbym zobaczyć ogłoszenie tego gościa, bo dam sobie rękę, no może paznokcia, uciąć, że tam też było napisane indywidualne podejście. Więc jeżeli zobaczysz, że taka osoba w pewien sposób punktuje twój gust muzyczny, to serio uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Nie ma sensu spędzać z taką osobą nawet godzinę. Nie będzie to mieć po prostu większego sensu. Bo ty masz jakieś swoje motywacje. Albo być może widziałeś bądź widziałaś jakiś filmik perkusyjny. Być może byłaś na koncercie i jakiś perkusista cię zainspirował. Być może widziałeś El Estebario Siberiano, jak śmiga po prostu na tej perkusji jak prawdziwa bestia, a taka osoba ci nagle powie, że El Estebario Siberiano to nie jest prawdziwy perkusista, to jest jakiś youtuber. I jakie to ma znaczenie? Dzisiaj naprawdę ludzie inspirują się wieloma różnymi źródłami. Sam wśród podopiecznych mam osoby, które zainspirowały się jakimś perkusistą na TikToku, na YouTubie. Więc serio, nie musi być to nie wiadomo jak wysublimowane źródło typu płyta winylowa, na której grał Buddy Rich w 1936 roku. No dobrze, ale do tej pory porozmawialiśmy sobie bardziej na tematy, które dotyczą tego, żebyś ty i nauczyciel trochę nadawali na pewnych podobnych falach. To jest oczywiście bardzo ważna rzecz, natomiast równie ważną rzeczą, a trochę być może mniej uchwytną, jest to, żeby nakreślić pewne konkretne zasady współpracy, bym to tak trochę nazwał, i pewne być może etapy, żebyś ty się spodziewał czy spodziewała, jak będą wyglądać różne sytuacje, jak będzie wyglądać twój proces rozwoju, czego się spodziewać, gdy się stanie to, gdy się stanie to. Czyli na przykład możemy zacząć sobie od takich prostych rzeczy, co się dzieje, kiedy na przykład się spóźnię, co się dzieje na przykład, kiedy zajęcia trzeba odmówić, bo coś tam się stało, prawda? Ale to również może dotyczyć pewnych etapów nauki.
ja sam bardzo często na przykład mówię, jak wygląda ta nauka, że nauka będzie się składać z takich i takich etapów i ta osoba przynajmniej się spodziewa, że aha, czyli początek wygląda w ten sposób, następny etap będzie wyglądać w ten sposób i ta osoba przynajmniej ma już faktycznie w głowie, że no właśnie, będą jakieś etapy, będą kroki, przez które po prostu będziemy przechodzić. Kiedyś na przykład znajomy opowiadał mi o pewnym dentyście, który stosował na nieco bardziej zestresowanych pacjentach taką technikę, że mówił on, że właśnie mamy za sobą 10% zabiegu, właśnie mamy za sobą 30% zabiegu, właśnie mamy za sobą 70% zabiegu. I ta osoba właśnie czuła się o wiele spokojniej właśnie dzięki temu, że wiedziała w ogóle na jakim jest etapie. I teraz czy coś takiego można by było zastosować w zajęciach perkusyjnych? Oczywiście, że tak. Na zajęciach perkusyjnych, na przykład u mnie, wygląda to w ten sposób, że etap pierwszy jest to po prostu nauka techniki i podstaw. Etap drugi, uczymy się jakichś utworów, tworzymy covery. Etap numer trzy, jeżeli ktoś chce, uczymy się improwizowania i jamowania. W przypadku nauki online również nauka jest podzielona na pewne etapy. Perkusyjna szkoła techniki, proszę bardzo, etap pierwszy, budujemy podstawy. Etap drugi, budujemy technikę dłoni na padzie. Etap trzeci, wykorzystujemy technikę do improwizowania na zestawie perkusyjnym. Inny program, perkusja ze słuchu, który uczy konkretnych utworów na perkusji. Etap pierwszy, uczymy się rytmów, tworzymy fundament. Etap drugi, uczymy się przejść. Etap trzeci, dodajemy ozdobniki. Więc akurat no, na moim przykładzie, gdy ktoś dołącza do mojej szkoły, czy to offline, czy to online, no to dokładnie wie, jak te kroki właśnie będą wyglądać. Może się spodziewać pewnych rzeczy. No i właśnie o to chodzi. I teraz ty, z perspektywy ucznia, myślę, że dokładnie to chciałbyś, czy chciałabyś usłyszeć przed rozpoczęciem takiej nauki. I jak ta nauka w ogóle będzie wyglądać, przez jakie etapy będziemy przechodzić, na jakie przeszkody możemy się natknąć i jak te przeszkody po prostu zlikwidować. No i piąty temat. Kiedy idziesz sobie na takie zajęcia i chcesz poznać tego nauczyciela, zobaczyć, czy on faktycznie będzie dla Ciebie dobry, to odpowiedz sobie na pytanie przy pierwszym kontakcie, czy widzisz go bardziej jako nauczyciela gry na perkusji, czy jako perkusistę. I odpowiedź niestety nie jest zawsze taka oczywista, a to właśnie z tego powodu, że często dobry zawodowy perkusista wcale nie będzie dobrym nauczycielem niestety. Oczywiście my często sobie w głowie to trochę upraszczamy. Dobry perkusista, dobry nauczyciel, ale wiedzę też trzeba umieć przekazać. Więc również wśród swoich podopiecznych słyszałem kilka razy nawet historię, że ktoś poszedł do takiego niby zawodowego perkusisty i po prostu czuł się jak taki mały żuczek. Od razu ta cała wiedza go po prostu przytłoczyła. I szczerze mówiąc, sam gdy prowadzę swoje programy nauki online i tworzymy tam pewną taką społeczność, pewną grupę, to jestem sam zaskoczony, jak często bardzo fajne podpowiedzi potrafią rzucać sami uczestnicy takich programów wobec siebie samych. I okazuje się, że właśnie często ta osoba, która jest dosłownie te 3-5 kroków przed Tobą, jest w stanie podpowiedzieć Ci dużo więcej. Jaki z tego wniosek? Często nawet warto znaleźć być może trochę mniej doświadczonego perkusistę jako takiego, ale być może taką osobę, która faktycznie potrafi na tej perkusji trochę mniej, ale Ty przynajmniej rozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Sam na swoim przykładzie też nauczyłem się, żeby często właśnie za dużo podopiecznym na sam start nie pokazywać, bo potrafi to przytłoczyć. Więc ja na przykład lubię robić coś takiego, żeby pokazać tak te 10, 20, 30% więcej niż ta osoba faktycznie jest w stanie zrozumieć, żeby miała takie faktycznie, ej, to było ciekawe, ale dobra, kumam mniej więcej, o co tu chodzi. Musisz też niestety wiedzieć, że często zawodowi perkusiści mają w zwyczaju traktować nauczanie tak trochę dodatkowo. A nie ma teraz sezonu koncertowego, to se trochę ponauczam. Oczywiście nie wszyscy i są jak najbardziej osoby, które świetnie to łączą, natomiast musisz wiedzieć, że czasami możesz trafić na taką osobę, która gdy tylko zdarzy się trochę większy sezon koncertowy, powie Ci, że po prostu nie ma dla Ciebie czasu. No i co wtedy? Przecież Ciebie jako ucznia chyba nie powinno za bardzo interesować to, że czy ta osoba jest zajęta, no przecież na coś się umówiliście, prawda? Więc chcę, żebyś też właśnie miał pewne takie plusy i minusy po prostu pewnych rozwiązań, że czasem serio warto pójść do nawet troszeczkę mniej doświadczonego perkusisty jako takiego, za to osoby, która naprawdę fajnie umie tę edukację po prostu przekazać. Która z jednej strony będzie Cię inspirować, bo będzie grać rzeczy, których Ty nie umiesz, ale z drugiej strony właśnie pozwolisz sobie na myśl, że okej, ja jeszcze tego nie umiem, ale myślę, że będę umieć.
Także w tym filmie chciałem Ci pokazać takich 5 filtrów, przez które sam prawdopodobnie przeskanowałbym dzisiaj danego nauczyciela gry na perkusji, gdybym sam w tym momencie chciał zacząć swoją przygodę z perkusją. Tak jak wspomniałem na początku tego filmu, jest to po prostu pewien mój zbiór doświadczeń z nauczania gry na perkusji oraz też tego, co jakby nie było, gdzieś tam się co jakiś czas usłyszało od środowiska muzycznego, jak stety niestety czasem ta nauka i czasem ta edukacja po prostu wygląda. Oczywiście prowadzić Cię w tej drodze mogę również ja, więc jeżeli chcesz trochę zajrzeć od kulis właśnie, jak wygląda nauka gry na perkusji z moją pomocą, to pierwszym krokiem jest po prostu odebranie bezpłatnego bonusu w linku poniżej. Znajdziesz tam kilka całkiem ciekawych ćwiczeń właśnie na budowę podstaw w grze na perkusji. A tymczasem wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych materiałach. A Ty? Masz jakąś ciekawą historię, którą mógłbyś przestrzec innych przed wyborem nauczyciela? Daj znać w komentarzu poniżej.